Niente, buonasera. Noi Chciałabym powiedzieć, że Sopot bardzo dobrze grał. My nie pozwolili nam praktycznie wejść w mecz i co tu dużo mówić, byli o wiele lepsi od nas. Bardzo cieszymy się z tego zwycięstwa, bo myślę, że niewielu przypuszczało, że skończy się to w ten sposób i tak szybko. Zagrałyśmy bardzo, bardzo dobre spotkanie. No, począwszy od zagrywki, praktycznie każdy element funkcjonował, więc jak funkcjonują wszystkie elementy, no to pozostaje tylko bawić się siatkówką, więc zrobiłyśmy to, co do nas należało. Dziękuję. Chciałbym serdecznie pogratulować drużynie Sopotu i całej organizacji. Ja nie mam nic do zarzucenia w tym moim dziewczynom. Jestem przede wszystkim, jest mi przykro z powodu naszego sponsora, który jest nas blisko i który myślał, że jednak przejdziemy do następnej fazy. Ja przede wszystkim chciałem podziękować dziewczynom za grę, moim współpracownikom, za wsparcie i za merytorykę. No cóż, no mecz, ci, którzy oglądali, to widzieli, a ci, którzy nie oglądali, niech żałują. To chyba tyle. Dziękuję bardzo. I panie trenerze, mam pytanie, czy w następnej rundzie rywal pana zdaniem najlepszy, rywal pana zdaniem najgorszy dla Atomu? Zupełnie się nad tym nie zastanawiałem, szczerze mówiąc. Za 5 minut mamy Muszynę. Nad tym się zastanawiają. Kogo nam los przydzieli, tego zupełnie no, nie ma pojęcia. Nawet nie próbuję spekulować, kogo byśmy chcieli mieć, a kogo byśmy nie chcieli mieć. Czy zwycięstwo w takim stylu, nie boję się użyć słowa oszałamiającym, no bo chyba się nikt nie spodziewał takiej gry i takiego wyniku, no i takiej postawy Rachel Rourke, oznacza, że no, dziś poznaliśmy nazwisko nowego trenera Atomu do końca sezonu. Bardzo się cieszę, że na tej sali jest prezes Tomasz Słodkowski i mnie wyręczy w odpowiedzi. Allora, presidente, la risposta qual è? Panie prezesie, jaka jest odpowiedź? Żartobliwa odpowiedź. Dopo questa partita si merita di continuare lui, eh? Po tym meczu oczywiście pan Grabowski zasługuje na prowadzenie tego zespołu dalej. Tak, Rachel zostaje w Trójmieście. Ma przygotowany program przez Mirka Cygana i nie jedzie z nami na mecz. A macie jakiś plan, jak zagrać w takim razie z Muszyną bez Rachel? No, oczywiście, że mamy. Bez planu byśmy tam się w ogóle nie wyruszali.